marca 2011 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaroiło się od dzieci w nietypowych jak na ośrodek kultury strojach. Dzieci miały na sobie piżamy, a powodem tego była organizowana, jak co roku, noc piżamowa. Jest fajnie, są moje koleżanki, koledzy, będzie grill, potem będzie wyprawa, jesteśmy piratami. Pani powie piraci, my odpowiadamy ahoj. Jest fajnie, pierwszy raz jestem. A czy są jakieś zajęcia sportowe organizowane przez Gminne Centrum? Są. A czy bierzesz udział w tych zajęciach sportowych? Tak, moja drużyna teraz będzie biegła. A opowiedz, co to są za zajęcia sportowe, jakie konkurencje? Teraz mamy tor przeszkód, a po tym czy coś będzie, to nie wiem. W ramach wakacyjnego odpoczynku Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja zorganizowali dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat pełną atrakcji noc, która na długo pozostanie w ich wspomnieniach. Na dzisiejszej nocy piżamowej, tak jak widać, spędzają czas głównie aktywnie, ponieważ są to dzieci w różnej rozpiętości wieku, między 6 a powiedzmy 14-15 rokiem życia. Są przewidziane właśnie, jakiś grill chyba jest, i aktualnie odbywa się tutaj tor przeszkód. Dzieci są podzielone na 5 drużyn. Ja jestem akurat z bratem i wcieliłam się w rolę opiekunki. A czy trzeba zachęcać dzieci do tego, aby się włączyły tutaj w różną aktywność, można tak powiedzieć? Myślę, że dzieci nie trzeba w ogóle zachęcać, bo dzieci same z siebie bardzo lubią taką aktywność i po prostu lubią robić to, co robią. Punktualnie o godzinie 16 dzieci z gminy Żarów przybyły do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, aby uczestniczyć w zabawach plastycznych, integracyjnych oraz warsztatach muzycznych. Jednak był to tylko przedsmak tego, co miało wydarzyć się późnym wieczorem. Tuż po sportowych rywalizacjach przyszedł czas na poczęstunek. Przed wieczorną eskapadą wszystkie dzieci posiliły się kiełbaską z grilla, aby mieć wystarczająco dużo siły na nocną rywalizację. Pani Elu, proszę powiedzieć, czy taka forma odpoczynku jak noc piżamowa dla dzieci, odpoczynku wakacyjnego, organizowana jest w naszej gminie po raz pierwszy? Nie, to już trzeci raz się bawimy w noc piżamową. Teraz jest trzeci nasz wypad nocny. Jak widać, dopisują humory, dzieci są zadowolone i już głodne, ponieważ wykonały piękne prace wakacyjne, wakacje nad morzem, w domu, w górach i jeszcze, jakie były wakacje, przypomnijcie, i w lesie, o właśnie, dobrze są dzieci, to pomogą. A proszę powiedzieć, skąd pochodzą środki na taką typu organizację? Jak co roku, bo co roku nas dofinansowuje Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja i właśnie stamtąd mamy pieniążki, za które jesteśmy bardzo wdzięczni, bo możemy wiele fajnych rzeczy zrobić dla dzieci. Tradycyjnie nocnym wyprawom towarzyszą wielkie emocje i takich też nie zabrakło w Żarowskim Parku Miejskim, gdzie odbyło się pasowanie na pirata, a wraz z nim szereg atrakcji towarzyszących. Były konkursy sportowe, pirackie opowieści i nominacje na piratów, które zakończyły się nocą. Po zakończeniu licznych nocnych zmagań przyszedł czas na sen. Wszystkie dzieci nocowały w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu pod czujnym okiem opiekunów Elżbiety Kulas, Stanisławy Biernackiej, Bernadetty Lesiak, Natalii Wolskiej, Artura Adamka oraz Bogdana Muchy. Dzieci pełne wrażeń nie mogły zasnąć, dlatego znalazł się czas na nocne pogaduszki, które słychać było do bardzo późna. Wszyscy dobrze się bawili i noc minęła jak błyskawica, a rankiem po tańcach, pląsach i zabawach dzieci znów pokazały, że są pełni energii i sił witalnych. Na kolejną, czwartą już edycję imprezy organizatorzy zapraszają ponownie już 18 sierpnia. Na dzieci znów będą czekać niesamowite atrakcje i wesołe zabawy. Serdecznie zapraszamy.